Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem swoim jaszczurkom podać danie, którego nigdy wcześniej im nie serwowałem. Po prostu raz na jakiś czas wskazane jest, żeby jaszczurkom podać osaska mysiego. Ja tak zawsze się obawiałem tego dania. Jakoś tak... Szkoda mi było tych mysz, żeby je po prostu podawać, no ale podobno jaszczurki w ciąży, no dobrze jest podać taki kawałek mięsa. Kupiłem zamrożone, no, przez jakiś czas się te myszy rozmrażały, więc w tym momencie spróbuję je poczęstować tym posiłkiem. Zobaczymy, jak zareagują na takie danie, czy będą w ogóle chciały jeść. Nie wiem, bo robię to pierwszy raz. Zaraz zobaczymy, czy Aganka będzie miała ochotę takiego oseska. No. Został pochłonięty. Myślę, że jeden nie starczy. Teraz drugą poczęstujemy. Zobaczymy, czy będzie miał ochotę. No, jak widać, również jej chyba smakowało. No został jeszcze jeden, taki nieduży. Może jeszcze tej. To była taka... To był taki zawsze niejadek, ta gamka. Więc może jej nie powinien jej zaszkodzić. No trzymaj. Chcesz? Nie, nie chcę. No dobra. Czyli starczy po jednym. No. Kicia. Mam jeszcze jednego artystę. Kiciulka. No dobra, poczęstujemy samczyka. Zobaczymy, co tam u naszego kawalera. Siedział z samicami jakieś 2 tygodnie. Wczoraj go zabrałem do terrarium oddzielnego. Siedzi król. No i zobaczymy, czy też będzie miał ochotę, żeby się poczęstować odmrożonym oseskiem myśl. A? Masz ochotę? Jak ci to położę? No nie masz ochoty? Chyba nie.
Jakoś sposobem mi się udało go poczęstować. No dobra. To byłoby na tyle. Siedzą artystki, jedna i druga. Dobra. Dzięki. I do zobaczenia następnym razem.